Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Pan Jezus mówiąc o ziarnie przynoszącym plon, ma na myśli siebie oraz wszystkich, którzy pójdą za nim. Obumieranie sobie samemu. Wiemy, że to jest temat, do którego Jezus często będzie wracał w swoim nauczaniu. Miłość po prostu wymaga ofiary i przemiany. I wtedy przynosi owoce. Ofiara Pana Jezusa jest całkowita i najpełniej widać to na krzyżu. I także śmierć męczeńska jest najbardziej przejmującym sposobem naśladowania Chrystusa, ale też najbardziej wiernym i najpełniejszym w miłości. Ofiara Pana Jezusa przynosi plon obfity, co jest bardzo powściągliwym, delikatnym wyrażeniem, plon obfity, że przynosi. Jest to tak jakby w rękawiczkach powiedziane, że ziarno ma obumrzeć, bo tam w tym ziarnie nie widać cierpienia, tego bólu, umierania. Jest jakby taki normalny, naturalny proces. Obumiera i zaczyna kiełkować nowe życie. I przynosi to nowe życie owoce. Ale jak popatrzymy właśnie na to ziarno, które odumiera, to możemy powiedzieć, że nie widać na razie przy jego umieraniu owoców. Dopiero jakiś kieł, źdźbło, które rośnie, dopiero później z tego jakiś kłos, długi proces. I to jest też tak, można powiedzieć, że Jezus, kiedy umiera, nie widać w samej śmierci jakichś tłumów nawrócenia. Właśnie widzimy, że umieranie Jezusa przynosi opuszczenie Jezusa Chrystusa. Obumieranie w Jego sławie. Ludzie opuszczają Go, krzyczą, ukrzyżuj Go. Umieranie sobie samemu, swojej pysze. Ta metafora obumierającego ziarna jest bardzo potrzebna nam. Pan Jezus nam daje konkretną wskazówkę odnośnie naszej drogi ku Niemu, aby była rzeczywiście ona drogą miłości. Obumrzeć oznacza zostawić to, co wcześniej nam służyło, co było dobre, ale musi zniknąć, a raczej ulec radykalnemu przekształceniu. Człowiek również na przestrzeni swojego życia się zmienia na poziomie biologicznym, psychicznym i duchowym. Cały czas się zmieniamy. Wchodząc w kolejne etapy życia, człowiek musi zostawić niektóre rzeczy, które były naturalne dla etapu wcześniejszego. Powinien. Jeżeli nie, po prostu zostanie sam. Sam dla siebie. Tak jak ziarno zostaje samo. Nie przynosi owoców, obfitości. Na przykład wchodząc w dorosłość, trzeba zostawić wiele nawyków wieku dziecięcego czy wczesnej młodości, zbuntowanej młodości. Inaczej będzie się zawsze niedojrzałym, w cudzysłowie, Piotrusiem. Piotrusiu, 30 lat Piotrusiu. 40 lat też Piotrusiu zamiast Panie Piotrze. Przez całe życie warto się starać zachować młodość ducha, ale trzeba być twardym. Zadawać ciosy temu, co niedojrzałe, co dziecinne w nas. Aby się otworzyć na kolejne wyzwania, które stawia przed nami życie i Bóg, i drugi człowiek. Według psychologów ten brak właśnie pozostawiania tego, co dziecinne, dziecięce, bo mamy takie fajne dzieciństwo, jest wielkim problemem, poważnym problemem, który blokuje rozwój osobowości dzisiejszego człowieka w tym świecie, w którym żyjemy.
a wreszcie któregoś dnia trzeba będzie zostawić życie biologiczne, bo i ono musi się zakończyć, abyśmy mogli rozpocząć życie wieczne, wiedząc, że przy końcu czasów Bóg przywróci nam również nasze ciała, doskonałe ciała, jako nagrodę, doskonałe ciała. I dzisiaj patrząc na życie świętego Wojciecha, można by powiedzieć, że był człowiekiem przegranych porażek, że był kimś, którego dobre, szlachetne plany skończyły się fiaskiem. Mimo starań z przyczyn od niego niezależnych, po prostu nie ma sukcesów, nie ma plonów. Umiera, możemy powiedzieć, jak to ziarno, bez plonów. Jak Jezus Chrystus też się wydaje, że bez, wszyscy go opuścili. Nie było coś takiego, że się wróciły narody, że szły za nim rzesze ludzi. Jego próby wykorzenienia okrutnych pogańskich zwyczajów wśród narodów, może troszeczkę chrześcijańskich, ale ciągle żyjących właśnie pogańskimi zwyczajami, kończą się dwukrotnie wygnaniem, represjami wobec członków rodziny, członków rodu, pogardzaniem całkowitym. Nawet marzenie jego o kontemplacyjnym życiu, o ucieczce od tego życia w klasztorze benedyktynów spełnia się tylko na chwilę, na krótki czas to marzenie. Musi porzucić wszystko. I na rozkaz papieża, na prośbę, polecenie papieża wraca, by pełnić misję biskupa, ale nic się z niej zmienia. Nie jest akceptowany, przyjęty. I pragnienie nawet niesienia Ewangelii poganom kończy się śmiercią z ich rąk, drwiną. Zaraz po rozpoczęciu misji umiera. Nikt się nie nawrócił, można powiedzieć. Ale właśnie my często tak jesteśmy niecierpliwi, że chcemy w życiu już widzieć bardzo szybko owoce nawrócenia. Tak jakby ziarno, które obumiera, chciało już widzieć kłos. Od razu, żeby kłos był, a nie długi proces kiełkowania, wzrostu. U świętego Wojciecha ta męczeńska, ta jego śmierć, w której jest życie, życie wieczne, jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, jest prawdziwa wiara i prawdziwa miłość. Właśnie ona później w następnych pokoleniach będzie pomnażana. Będzie przynosić owoce. I stanie się źródłem chrystianizacji Polski i Czech. Z perspektywy wiary Pan Jezus daje nam wystarczającą odpowiedź w dzisiejszej Ewangelii, że jeżeli ziarno obumrze, przynosi plon obfity, trzeba umierać dla siebie, dla swojego wygodnictwa, dla swojej dziecinady. To, co tutaj już tak mocno zabrzmiało. Trzeba stawać się dorosłym, odpowiedzialnym, trzeba nam się stawać tymi, którzy są w stanie nieść właśnie krzyż miłości, prawdziwej miłości. Jak apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, wiemy, nie wiedzą dokładnie, jeszcze nie znają swojej misji, wracają pamięcią do minionych 3 lat przebywania z Jezusem, wędrówek, posiłków, cudów, nauczania, dyskusji, prostego bycia, możemy powiedzieć też zabawy z Nim, z Jezusem, chwil wolnych, do ustanowienia Eucharystii. Te myśli
do których wracają, są bardzo ważne. I Jezus im mówi, że zostańcie w Jerozolimie. Mówi im to w ciągu posiłku, podkreślone jest w pierwszym czytaniu. Czyli jakby posiłek, znamy, Eucharystia jest posiłkiem. Że Jezus właśnie przemieni to wszystko swoje bycie na znaki sakramentalne. Znamy siedem sakramentów, czyli sakrament jest to forma bycia żywego Jezusa Chrystusa przez znaki, które sakramenty zaznaczają. I Jezus przez te znaki działa to, co te znaki wyrażają. Tak działa, jak te znaki wyrażają. Ale jakże ważna jest to właśnie ta, jeszcze raz podkreślimy, ta pamięć, do której jesteśmy zobowiązani, żeby ją pielęgnować, doświadczenia, które apostołowie przeżyli, szczególnie w chwilach strapienia, pamięć na Jezusa Chrystusa, który uczynił wiele wielkich rzeczy w naszym życiu, o której święty Tomasz z Akwinu powie, że pamięć jest bardzo ważnym składnikiem cnoty roztropności. Eucharystein znaczy dziękczynienie, ale też jest bardzo ważne, że to wspominanie na Eucharystię jest tak mocne, że ono odradza uczucia. Pozwala nam znowu jakby wejść w doświadczenie tego, co się stało. Bo nam brak takiego wejścia właśnie z uczuciem doświadczenia, nowego doświadczenia tej pamięci żywej, która nas odnawia, która nam formuje nasze serce i uczucia. W naszej wierze dużo się dzieje na poziomie rozumu, ale nie na poziomie pamięci emocjonalnej. Coś takiego jak kobieta, która porodziła, jak się mówi o porodzie, ona wie, zna uczucie porodu. Bardzo szybko wchodzi w uczucie porodu. Jakże bogate jest to uczucie, które daje jej, przynosi jej nową odpowiedzialność, uczucie odpowiedzialności, radości, bólu. Rodzenia się, umierania, czegoś starego. Rodzi się nowa rzeczywistość, staje się matką. I podobnie ta pamięć na Eucharystię, na Jezusa, na obecnego w sakramentach jest, żeby zrodzić nas do nowego życia. Żeby w Jego mocy, abyśmy mogli iść, przemieniać siebie i przemieniać pogańskie zwyczaje, albo zwyczaje chrześcijańskie, które już nic nie znaczą, bo nie pamiętają ludzie, nie chcą pamiętać, co one oznaczały. Tak jak choinka w ateistycznych rodzinach i Wigilia jest taka sama jak w chrześcijańskich rodzinach. Zwyczaje katolickie, które już nic nie znaczą, bo wymazała się pamięć o znaczeniu tych zwyczajów. Bo wiemy dobrze, zgasło to obumieranie, które miało towarzyszyć zwyczajom tym naszym katolickim, żeby się narodzić na nowo. I kończąc jeszcze raz, to, co robimy, nie musi przynosić plon od razu. Nasze poświęcenia, jeżeli są prawdziwe, głębokie, pełne miłości, nie powinny oznaczać, że już dzisiaj się zmieni drugi człowiek. Że ten plon w drugim człowieku, on przyjdzie aż po naszej śmierci. Jeżeli dochowamy, zachowamy miłość i charakter w naszym życiu. Tak jak święty Wojciech. Amen.